Salon Polityczny Trójki. Dzień dobry Państwu. Magdalena Druchomirecka, witam serdecznie w Salonie Politycznym. No przede wszystkim witam gościa dzisiejszej audycji, pani Julia Przyłębska, prezes Trybunału Konstytucyjnego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam wszystkich słuchaczy. O sprawach oczywiście istotnych, jeśli chodzi o Trybunał, będę panią prezes pytać, ale zacząć chciałam od sprawy istotnej dla nas wszystkich Polaków, od wczorajszych uroczystości, wciąż trwającej kolejnej rocznicy Powstania Warszawskiego. Pani prezes brała udział i w Pomiechówku, i wczoraj przy Pomniku Kobiet. Dlaczego nam jako społeczeństwu jest to potrzebne i czym dla pani prezes jest udział w tego typu uroczystościach? Jeśli chodzi o Powstanie Warszawskie, to moim zdaniem jest to jedno z fundamentalnych zdarzeń naszej historii, a wszyscy chyba czcimy to święto, oddając hołd powstańcom warszawskim, hołd za ich niezwykłe bohaterstwo, nieczęsto spotykane w historii. I uświadamiamy sobie, obchodząc właśnie rocznice, kolejne rocznice Powstania Warszawskiego, uświadamiamy sobie i zastanawiamy się, jakby reflektujemy, o co oni walczyli. Oni walczyli nie o jakieś dobra materialne. Oni walczyli o wolną Polskę, o demokratyczną Polskę. Walczyli o polskość, a więc o tą naszą tożsamość narodową. I taką tożsamość narodową rozumianą pozytywnie, nie kojarzoną, bo często dzisiaj mówi się o patriotyzmie, jakby zrównuje się z nacjonalizmem. Nie. Patriotyzm w rozumieniu też tych powstańców to było coś wyższego. To było odwoływanie się do wyższych wartości, które niosło państwo. I teraz przekładając to na dzisiejsze czasy, mam... Jakże aktualne to jest. Tak, ciągle, wydaje mi się, że właśnie o taką Polskę, o Polskę demokratyczną, taką jaką mamy dziś, Polskę wolną, Polskę sprawiedliwą i Polskę bezpieczną. A te wszystkie komponenty, one jakby gwarantowane są przez państwo, bo to państwo gwarantuje nam realizację tych wszystkich elementów. W ostatnim czasie jakże aktualna jest kwestia bezpieczeństwa. Czujemy się bezpieczni, dlatego że państwo gwarantuje nam to bezpieczeństwo poprzez swoje działania, poprzez właśnie budowanie silnej armii, poprzez jakby kształtowanie sojuszy, które stanowią dla nas bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo nas jako państwa, ale też jako indywiduów, które na to państwo składają się. Pytanie, czy rzeczywiście w takim stopniu potrafimy docenić to, co w tej chwili mamy, ale poruszyła pani prezes taki wątek, używając sformułowania patriotyzm. Jakże to jest szalenie ważne, tym bardziej, że w minionych latach mieliśmy różne pomysły na rozumienie patriotyzmu, prawda? Pomysły, mówiłeś o tak zwanym nowoczesnym patriotyzmie. Mieliśmy jakieś takie dziwne symbole w postaci orłów z białej czekolady, pikników różnego rodzaju, czym teoretycznie nie ma nic złego, ale być może jeżeli ten przekaz gubi taką formę patriotyzmu, jaką rozumieli wtedy warszawiacy, powstańcy Warszawy, nie tylko powstańcy zresztą, ale i mieszkańcy wszyscy, którzy przecież tak strasznie ucierpieli, to być może następuje coś takiego, że przestajemy rozumieć, doceniać to, co mamy? Ja myślę, że ten element patrzenia w przyszłość, bo właśnie ten nowoczesny patriotyzm, to ja trochę to rozumiem jako patrzenie w przyszłość, ale oczywiście patrzymy w przyszłość, bo ona jest dla nas, dla naszych pokoleń bardzo istotna. Natomiast osadzeni jesteśmy w przeszłości. Nie ma pozytywnej przyszłości, nie ma, jakby powiedzieć, prawdziwej przyszłości, wartościowej przeszłości bez osadzenia właśnie w tym komponencie historycznym. Stąd to ten taki jakby most między powstańcami Warszawy a dzisiejszymi czasami i tym, co będzie kiedyś. I kiedy będziemy odnosili się do tej przeszłości, tam odnajdywali te wartości, o które właśnie powstańcy walczyli, to dziś
jakby mamy, w nas rodzi się poczucie obowiązku, że nadal należy stać na straży tych wartości. Że te wartości są tak fundamentalne, bo kiedy spojrzymy na naszą historię, to one nas niosły. Dotyczy to również jakby powrotu Polski po wielu latach podległości, do niepodległości, do suwerennego państwa. I cały czas niosła nas ta wartość, ten patriotyzm rozumiany w takim pozytywnym sensie, jakby odniesienie do tego wszystkiego, co najlepsze w tożsamości polskiej, w historii polskiej, w naszej przeszłości. I w tym też języku. Ja bardzo często podkreślam element języka. Język jest naszą konstytuantą. To język nas kształtuje. On gdzieś tam w nas głęboko jest. Nawet jeśli potem poznajemy kolejne języki, ale zawsze ten język jest tym elementem pierwszym, tym, co nas konstytuuje, co daje nam, jakby kształtuje nasze myślenie. I dlatego ten piękny język polski, bo przecież w powstaniu brało udział wielu poetów. I to jest też ten jeden z elementów, o którym często warto wspominać, że II wojna światowa to nie tylko zniszczenia, nie tylko zniszczenia takie budynków, materialne, ale również niematerialne. To, że mieliśmy jakby... Zamknięta została droga rozwoju, budowy państwa polskiego, budowy klasy intelektualnej, tej konstytuanty z każdego społeczeństwa. To są straty, które właściwie są do dzisiaj odczuwalne. Wymordowanie polskiej inteligencji, tak. No, i przez Niemców, ale także i przez Sowietów w tamtym okresie. Do dziś na pewno odczuwamy, a to, co pani prezes wspomniała o języku, 123 lata pod zaborami i przetrwał język polski. Oczywiście. Język, który jest naszą częścią naszej tożsamości, naszego dziedzictwa. I dbajmy o ten język, czytajmy naszą literaturę i odwołujmy się i nie zachwaszczajmy języka polskiego jakimiś nowościami językowymi, bo jest wiele różnych, możemy to nazwać po polsku, pięknie i każdy będzie to rozumiał i będziemy się czuli jak u siebie w domu. Kobiety w powstaniu. A bardzo ważny ten moment, o którym mówi pani redaktor, kobiety odgrywały, no, ponad 7 tysięcy kobiet brało udział w powstaniu i dotyczy to zarówno tych aktywnych uczestniczek powstania, jak i też ludności cywilnej, bo jednak cała ludność cywilna Warszawy organizowała się i brała udział w różny sposób w tym powstaniu. Kobiety odznaczające się niezwykłym heroizmem i taką empatią niezwykłą, można powiedzieć, też nieczęsto spotykaną w historii, bo to niezwykle piękne obrazki, kiedy kobiety na przykład zostają z tymi pacjentami szpitala, których nie można już ewakuować i wiedzą, że za chwilę spotka ich śmierć, ale ta empatia, to współodczuwanie, ta bliskość jest dla nich ważna, czyli znowu odwołanie do tych wyższych wartości. Albo potem już po powstaniu, kiedy kobiety, żołnierze ukrywają swoje stopnie wojskowe po to, żeby być z młodszymi koleżankami, żeby je wspierać, bo przecież olbrzymia ilość młodzieży brała udział, bo to jest powstanie też młodzieży. I stąd ja wczoraj oddałam hołd kobietom, uczestniczkom Powstania Warszawskiego i jestem dumna w takich momentach, że właśnie jestem kobietą i że jakby chciałabym być taką jak te dziewczyny z Powstania Warszawskiego i często zastanawiam się, czy miałabym tyle empatii i odwagi. Mam nadzieję, że tak, ale jest to coś niesamowitego. Wzór, do którego powinniśmy dążyć, ale też nie załamywać się, jak go nie osiągniemy. Ważne, żebyśmy byli po prostu dobrymi ludźmi. Słynne powiedzenie Inki, że zachowała się jak trzeba i to rzeczywiście jest otwarte pytanie na dziś. Niesamowite, wzruszające, Czy my wszyscy potrafilibyśmy zachować się jak trzeba? Mam nadzieję także, jak pani prezes, że oczywiście tak i że wtedy ten patriotyzm i miłość do ojczyzny staną się najważniejsze. Oby nie było takiej potrzeby. Przechodząc do spraw związanych z Trybunałem, chciałam zapytać panią prezes o skargę, którą Komisja Europejska skierowała przeciwko Polsce w związku z orzecznictwem i legitymacją do orzekania Trybunału Konstytucyjnego. W jaki sposób to
skomentować? W jakim momencie w tej chwili jesteśmy? Nie, skomentować możemy tak, że jest to oczywiście niezgodne z obowiązującym prawem, dlatego że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie posiada kognicji do rozstrzygania spraw, do jakby oceniania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Ja tylko tak, żeby już nie namęczać Państwa problematyką dotyczącą prawną, taką stricte prawną, tak i jasno chciałabym powiedzieć. Od czego to się zaczęło? Już w 2005 roku Trybunał Konstytucyjny wskazywał na to, że oczywiście mogą być różne interpretacje przepisów, ocena przepisów zarówno przez Trybunały Europejskie, jak i Trybunały Krajowe. Ale że sądem ostatniego słowa jest Trybunał Konstytucyjny. Nasza Konstytucja, artykuł 8 Konstytucji, no najwyższym prawem Rzeczpospolitej jest Konstytucja. I w związku z tym to Trybunał Konstytucyjny dokonuje tej ostatecznej oceny przepisów. Również przepisów związanych z funkcjonowaniem Polski w strukturach europejskich. Kwestia dotycząca suwerenności, bo Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniach, o których mówi Komisja Europejska, składając wniosek do TSUE, odnosił się do spraw związanych jakby z regulacjami traktatowymi, do spraw, w których państwo polskie zastrzegło sobie wyłączność, czyli staliśmy się wspólnotą, weszliśmy do wspólnoty równych, suwerennych państw. Jednocześnie zastrzegliśmy, że pewne obszary pozostają w wyłącznej właściwości państwa polskiego. I tak jest w innych państwach członkowskich. Tak, i oczywiście w tym czasie, prawda? Kiedy Trybunał Konstytucyjny orzekał akurat w tych sprawach, które są tutaj przedmiotem, moim zdaniem, całkowicie nieuzasadnione skargi. W tym samym czasie i Trybunał Rumunii, ale też Trybunał Niemiecki wielokrotnie, w różnych oczywiście obszarach, w zależności od kwestii spornej, ale zawsze podkreśla, że są te obszary, które jakby jednoznacznie wynikają z traktatów, bo my nie mówimy o tym, że oczekujemy czegoś więcej. My nie kwestionujemy członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Nie kwestionujemy traktatów jako takich, ale mówimy, że należy te traktaty wypełniać, czyli realizować zgodnie z ich brzmieniem. Skoro więc Polska pewne obszary wyłączyła z władztwa Unii Europejskiej, no to nie może być tak, żeby Unia Europejska zawłaszczała w różnej formie. Natomiast kwestia dotycząca właśnie tej jakby roli Trybunału Konstytucyjnego, Krajowego Trybunału Konstytucyjnego, jest to sąd ostatniego słowa i tutaj mój apel, żeby jednak prawnicy europejscy podeszli do tego poważnie, z namysłem i jestem wręcz oburzona też różnymi wypowiedziami prawników tutaj w kraju, którzy jakby tworzą pewną narrację zupełnie nieuprawnioną, niezgodną z obowiązującymi przepisami. Zresztą chciałam Państwu przypomnieć, że te orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, o których właśnie teraz mówimy, one odbyły się szerokim echem również w Europie i to było bardzo wiele pozytywnych jakby komentarzy, bo każdy, kto się wczyta w ten wyrok, to przeczyta go takim, jakim on jest, a nie takim, jakim chciałby, żeby pokazać, żeby zdeprecjonować Trybunał, żeby jakby wejść w dyskusję zupełnie nieuprawnioną, to każdy zauważy, że to jest to orzeczenie Trybunału Polskiego, Trybunału Konstytucyjnego jest uporządkowaniem pewnej zachwianej rzeczywistości, która obecnie funkcjonuje. Tam jeszcze tylko chciałam dodać, że poza tymi orzeczeniami, a więc jakby zupełnie nieuprawnionym wchodzeniem w obszar orzekania Trybunału Konstytucyjnego, są kwestie dotyczące na przykład obsadzenia Trybunału Konstytucyjnego. Proszę Państwa, wszyscy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, którzy dzisiaj orzekają, zostali do tego Trybunału wybrani zgodnie z obowiązującym prawem i brak jakichkolwiek podstaw do kwestionowania ich statusu. Jak również ja zostałam wybrana prezesem Trybunału Konstytucyjnego zgodnie z wówczas obowiązującym prawem. Odsyłam wszystkich do czytania przepisu takim, jak on jest, a nie nadinterpretowywania, bo nikt nie ma prawa interpretować przepisu ponad jego brzmienie. Można go interpretować, ale w ramach jego brzmienia faktycznego. Dosłownie króciuteńko już na koniec. A zatem te opinie wewnętrzne u nas w Polsce prawników, one
zaburzają pewien porządek rzeczy. No tak, oczywiście i czasem stają się niezrozumiałe, że osoby, które mienią się autorytetami, odwołują się do jakichś tez czy do regulacji, które w ogóle nie mają miejsca. Także apel mój, żeby więcej jakby takiej pokory wobec siebie, jeśli chodzi o te daleko idące interpretacje, wczytywanie się w konkretne przepisy ze zrozumieniem. Więc. Bardzo serdecznie dziękuję. Pani prezes Julia Przyłębska, prezes Trybunału Konstytucyjnego, była gościem dzisiejszej audycji, Magdalena Drochomirecka. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Miłego dnia wszystkim życzę.